dobrze, jesteśmy w Montevideo. Ale już nie powtarzaj wszystkiego. Urugwaju, 3 lutego 2019. Niedziela byliśmy. Niedziela. I teraz idziemy tutaj z powrotem na statek nasz. I tu po prawej widzimy, że są takie malutkie jakieś bary kawowe, sklepiki z różnymi pamiątkami z Urugwaju. Takie różne, to nie wiem co to jest po prawej, czy jakaś kamera, czy co to ona ma, czy można zdjęcie, czy można się namalować, zdjęcie zrobić. No i tu idziemy, ładne palmy, ładna ścieżka i idziemy tu prosto do statku. Dzisiaj jest niedziela, to nie ma, nie, tylko właściwie to z dwóch statków widzę, że to są wszystko turyści. Ale niezależnie od tego, co 20 metrów stoi policja, stoi ochrona, czyli wygląda na to, że te kilka tysięcy turystów, które przypłynęło statkiem, które wyszło na Montevideo, to są jednak monitorowani, pilnowani i żeby było bezpiecznie. My nie zapuszczamy się tu w żadne boczne ulice. A jeżeli chodzi o architekturę, proszę bardzo, to jest wszystko architektura pohiszpańska. Ale jest niestety, zrujnowana. Nie wygląda na to, żeby ktoś, żeby oni mieli pieniądze, żeby odrestaurowali te domy. O, tutaj zobacz te balkony, takie typowo jeszcze pohiszpańskie. Tutaj też poprawy, czyli tu taka ta reprezentacyjna promenada, to ona jest taka dosyć odnowiona, chociaż no nie wszystkie domy, to na przykład ten balkon jest dosyć zrujnowany, tu ta kamienica też, ta wysoka kamienica, na pewno to nie zbudowali Urugwajczycy, tylko to zbudowali hiszpańscy kolonizatorzy, jak to było hiszpańskie, nie? Także tu nie wygląda na to, żeby to zbudowali. No ale są turyści, przychodzą, coś tu zawsze mogą utargować.